Witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym pokazać, jak robię sobie sama krem z gojnika, z korzenia żywokostu, z innymi dodatkami oraz inne kosmetyki. Ja gojnik zakupiłam w sklepie zielarskim. Gojnik został doceniony wieki temu za swoje właściwości lecznicze. Gojnik występuje na terenach górskich, powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. Gojnik jest bogatym źródłem składników mineralnych, między innymi zawiera żelazo, magnez, cynk, potas. Ważne jest, że gojnik opóźnia procesy starzenia się, wspomaga układ krążenia, naturalnie reguluje ciśnienie krwi, wzmacnia układ odpornościowy, działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Pomaga także usunąć toksyny z organizmu, wspiera leczenie chorób nerek i wątroby. Także gojnik jest moim ulubieńcem. Wpływa korzystnie na układ oddechowy, wspomaga leczenie grypy i przeziębień. Gojnik uważany jest za afrodyzjak, ponieważ wspomaga potencję. Ale ja chciałabym wykorzystać gojnik w kosmetyce i wykorzystałam gojnik do przygotowania kremu, żeby zapobiec starzeniu się skóry. Zrobię szampon. Także szampon zrobiłam, żeby zapobiec dekoloryzacji włosów, ponieważ gojnik wpływa i wspomaga, oraz żeby chronić moje włosy przed promieniami UV. Zrobię także całą serię kosmetyków z gojnikiem, czyli serum, krem, tonik, szampon. I teraz tak, jak przygotowałam sobie serum do twarzy, najpierw należy na dobre 2 tygodnie oliwą z oliwek zalać gojnik, następnie odcedzić, żeby wykorzystać do dalszej części kosmetyków. Ja przygotowałam sobie tym razem serum troszeczkę inaczej, czyli żeby przyrządzić sobie takie serum do twarzy, serum wygląda tak, wykorzystałam korzeń żywokostu, zarówno gojnik, czyli na dobre 3 tygodnie oliwą z oliwek zalałam korzeń żywokostu, na dobre 2 tygodnie zalałam gojnik oliwą z oliwek, następnie przecedziłam, połączyłam oba maceraty, żeby zrobić sobie takie serum i dokładny opis Wam także dodam, ale zrobiłam serum tak. Serum jest całkowicie przeciwstarzeniowe, przeznaczone dla skóry dojrzałej. 40 kropel maceratu z korzenia żywokostu, 40 kropel maceratu z gojnika i dodałam także po 5 kropel witaminę E, żeby zakonserwować produkt, i witamina E działa przeciwstarzeniowo, oraz witaminę C w kroplach, także 5 kropel, ponieważ ona likwiduje przebarwienia. Dlaczego tak zrobiłam? Ponieważ te oba zioła wspomagają odbudowę skóry. Likwidują przebarwienia, szybko leczą rany i zaczerwienienia na skórze łagodzą. Oba zioła wnikają w głębszą warstwę skóry, dlatego połączyłam dwa razem, żeby moje serum było mocniejsze. I te zioła, korzeń żywokostu oraz gojnik, pobudzają tkankę do regeneracji. Najpierw pokażę jeszcze szybko, jak przygotowałam sobie szampon do włosów. Do szamponu użyłam szare mydło. Dodam także w opisie
szare mydło w płynie, połączyłam z jedną łyżką olejku rycynowego, żeby włosy lepiej się rozczesywały, i dodałam tak, dokładne proporcje to jest mój szampon. Do przygotowania szamponu dodałam tak, 200 ml szarego mydła w płynie, pół szklanki odwaru z gojnika oraz łyżeczkę olejku rycynowego, żeby włosy lepiej się rozczesywały. Szampon należy zawsze przed użyciem wstrząsnąć, żeby wszystkie składniki dobrze się wymieszały. Jeszcze pokażę tylko szybko tonik do twarzy. Jak zrobiłam sobie tonik? Potrzebujecie 100 ml wody destylowanej rozmarynowej. Ja wodę destylowaną, rozmarynową, jak ją nazwałam, przygotowałam sobie tak. Na dobre 24 godziny zalałam rozmaryn wodą destylowaną, następnie, tak wygląda, przecedziłam, nie podgrzewałam wody destylowanej, zalałam ją spokojnie na 24 godziny rozmaryn i po prostu pozostawiłam. Nie miałam świeżego, musiałam użyć suszone, ale suszone nie jest gorsze od świeżego, może troszkę. Potrzebujecie 100 ml wody destylowanej, rozmarynowej, pół szklanki suszonego gojnika, 10 kropli witaminy C i E, ponieważ jeżeli komuś się śpieszy, ja tak nie zrobiłam, ale jeżeli komuś się by śpieszyło, żeby przygotować sobie taki tonik, to może wodę podgrzać do temperatury 40 stopni Celsjusza i zalać gojnik, albo może tą wodą rozmarynową na spokojnie, jak woda już będzie na tyle gotowa, zalać gojnik. I jeżeli nie będzie Wam szybko zależało na czasie, to pozostawić na 48 godzin. Jeżeli zależy Wam na czasie, to podgrzać wszystko do temperatury 40 stopni. I warto jest dodać także krople z witaminy C do takiego toniku. Ja także dodałam, aby zmniejszyć i zlikwidować przebarwienia na skórze. Następnie chciałam Wam pokazać, jak szybko przygotowuję sobie krem do twarzy. Do przygotowania kremu potrzebujemy 1 łyżkę stołową masło shea, 1 łyżkę stołową oleju kokosowego. Oba produkty rozpuszczamy w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Ja już sobie rozpuściłam i przygotowałam rozpuszczone oba produkty. Mam tutaj. Wlewam do pojemniczka. Ja przygotowałam sobie troszeczkę więcej niż podałam Wam przepisu, ponieważ ja jeszcze podzielę się z moim kremem z koleżanką, dlatego zrobiłam trochę więcej. Następnie do rozpuszczonego masła shea i oleju kokosowego potrzebujemy 1 łyżkę stołową rozpuszczonego pyłku pszczelego. Ja rozpuściłam w wodzie destylowanej rozmarynowej, ponieważ rozmaryn działa przeciwstarzeniowo. Dodałam do tego także, pokażę, 1 łyżeczkę
glicerynę i tutaj już mam tak. Pyłek pszczeli, glicerynę, wodę destylowaną, rozmarynową i teraz to wszystko i jeszcze tutaj dodałam 15 kropel oliwy ozonowej, Ozonosept. O tej oliwie już zrobiłam Wam filmik, znajduje się na moim kanale. Oraz dodałam 5 kropel witaminy E, czyli całą taką ampułkę, też dodam w opisie. I tak dobrze rozpuszczone, ja zawsze używam plastikowych albo drewnianych łyżeczek do przygotowania kremów, do ziół. Tak dobrze rozpuszczone produkty dodaję do mojego kremu. Następnie należy porządnie wymieszać i połączyć wszystkie składniki kremu. Troszeczkę to trwa, ja na wizji nie chcę przedłużać, później sobie jeszcze wszystko dobrze wymieszam, tylko chciałam pokazać, jak łączę. Następnie na sam koniec dodaję jedną ampułkę kwasu hialuronowego z tej firmy Natura Balance. Ja już o tych ampułkach także zrobiłam Wam ekstra filmik, jeżeli kogoś by to interesowało. Ampułki mają 2 ml i taką ampułkę dodaję do kremu. Aj, troszkę to trwa, śpieszę się jak mogę, ale niestety kwas hialuronowy jest gęsty. Jeżeli jest rzadki, to znaczy, że jest podróba. Kwas hialuronowy w ampułkach musi być gęsty. Dobrze, później jeszcze sobie. I wszystkie składniki należy porządnie wymieszać. Taki gotowy krem, jak porządnie już go poza wizją wymieszam, żeby składniki się dobrze połączyły. Tylko ja mój krem rozdzielę na 2, ponieważ obiecałam połowę oddać koleżance. Wstawiam na dobrą godzinę do lodówki. Nawet szybciej krem zrobi się twardy niż godzinę. Teraz ma taką konsystencję jak serum lejące. Jeżeli ktoś lubi, może też używać, bo to nie musi być twarde. Jak to chce, no ja wstawię do lodówki. I tak wygląda świeży, gotowy krem. Wiadomo, że jak wszystko zastygnie, zrobi się jaśniejsze. Ja już Wam pokazywałam gotowe, jak wyglądają, że są jaśniejsze. To w sumie jest bardzo proste, takie przygotowanie takiego kremu, ponieważ naprawdę tylko potrzebujemy łyżkę stołową masła shea, łyżkę stołową oleju kokosowego, potrzebujemy wodę destylowaną. Jeżeli ktoś nie chce sobie robić rozmarynowej wody destylowanej, po prostu może użyć gotowych hydrolat. Nic nie szkodzi. Glicerynę zakupujemy w aptece. Gliceryna kosztuje 2 zł, jak się nie mylę. Kwas hialuronowy każdy zakupi sobie wedle własnego portfela. Można kupić droższy, można kupić lepszy. W Rossmanie są ampułki kwasu hialuronowego po 69 centów, jeżeli kogoś by to interesowało, bo patrzałam specjalnie. Też są bardzo dobre, z firmy Rival, jak się nie mylę. Potrzebujemy naprawdę do tego kremu niewiele, ale nie możemy zapomnieć, żeby najpierw przygotować sobie serum lub krem, potrzebujemy zrobić maceratę. Jeżeli ktoś nie ma korzenia żywokostu, trudno. Może być sam gojnik. Nie będzie może te serum aż tak skuteczne, bo wiadomo, ja tak uważam, ale to nie jest tylko, że ja tak uważam, tak po prostu jest stwierdzone naukowo, że żywokost redukuje głębokie zmarszczki najskuteczniej.
Gojnik jest super, inne zioła, jarzębina i tak dalej, bo ja też masę sobie znowu nowych produktów przygotowuję, są super, ale żywokost jest jak najbardziej na głębokie zmarszczki. Życzę wszystkim miłego, spokojnego wieczoru. Ja już jestem po pracy, w końcu. No i zachęcam do robienia kremów. Może jak komuś się nie chce kremu zrobić, to samo serum wystarczy, bo to naprawdę nie zajmuje dużo czasu. Wystarczy iść do sklepu zielarskiego, zakupić gojnik, chyba że ktoś ma możliwość sobie nazbierać i ususzyć. Zalać na 2 dobre tygodnie, a nawet troszeczkę dłużej. Ostatnio trzymam maceratę do 3 tygodni oliwą z oliwek. Nie zapominać, że trzeba następnie po przecedzeniu maceraty konserwować witaminą E, bo to jest ważne. O witaminie E w kroplach nigdy nie możecie zapomnieć. Obojętnie, czy robicie sobie krem, czy serum, czy nawet maseczkę. Witamina E na pierwszym miejscu. Witamina C jest także bardzo ważna, ponieważ likwiduje przebarwienia i w okresie letnim, wiosennym witamina C jest skuteczniejsza niż retinol. Ja teraz już przeszłam na retinol, ponieważ jesteśmy w okresie jesiennym, niedługo zimowym i retinol jak najbardziej jest skuteczniejszy w tym okresie. Do następnego. Pa! Mam nadzieję, że moje pomysły się spodobały. Zachęcam do przygotowania szamponu, bo to jest najprostsza rzecz, albo toniku. Szczególnie panie z cerą naczynkową, trądzikową, skłonną do alergii, ponieważ przyspiesza gojenie się ran, różnych rozdrapanych krostek, niechcianych zaskórników. Także myślę, że to, co dzisiaj pokazałam, jest łatwe, proste i szybkie i zachęcam wszystkich serdecznie. Pa!